sold away. Kato, mulla on tää rock'n'rollia. Se on sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll. Ja rock'n'roll on kaikki. Witam na kanale Pieski Breriowe. Oto kolejny materiał z My Summer Car. W dzisiejszym materiale co będziemy robić? W sumie nie wiem, jeszcze nie wiem, zaraz pomyślimy. Na początku chcę tutaj porządek zrobić. Mój pies dostaje pierdolca właśnie. Ciekawe, czy wuja siedzi. Ostatnio go tam zostawiłem przy grze Venti. Venti? Chuj wie jak. Tak ta gra się nazywa. Chodzi o tą grę w karty. Mam nadzieję, że nie przechał domu. No i tak, co by tu dzisiaj porobić ciekawe? Będziemy się umyć. Podobno, jak się nie umyjemy, to chodzimy wolniej. O cholera. Nie ma wody? Co jest? Kurwa mać. I są te, nie, ja jebie. Patrzcie ile tych przepalonych. Raz, dwa, trzy. Dlaczego tak? Cztery. Pięć. Co jest? Tak dobrze, że się wyposażyłem. A już myślałem, że rachunków nie zapłaciłem. Kurczę. Ale dlaczego aż tyle na raz? Chyba rzeczywiście gdzieś światło zostawiłem włączone. Tu nie. Tu też nie. Tu nie. Tutaj jest pokój naszych rodziców. Zobaczymy co mają w szafie. Nic. Spoko. Tu kiedyś nie było tych drzwi. Niezagospodarowana przestrzeń. Ile nasza postać waży? Łee! Malutko. Strongmanem jakimś nie jestem, ale dobra, idziemy się umyć. Może to przez tą saunę? Nie mam pojęcia. Podobno jak się nie umyję, to wolniej chodzę. Zobaczymy. Ale dzisiaj chyba pojedziemy z drzewkiem. Chociaż przydałaby mi się wizyta w mieście. No. Jest to prawda, rzeczywiście zapierdalam szybciej. Dobra, co dzisiaj robimy? Możemy albo drzewko tam zawieść mu, a to jest chyba jedyna opcja. No to to zrobimy. Dobra, weźmiemy sobie piwerko, no bo wiadomo, to jest nasz najlepszy przyjaciel. I próbujemy, gdzie jest wujo? Coś go długo tu nie widziałem, jak siedział. Chyba zachorował czy coś, albo przegrał siebie w karty. No, zobaczymy. I tak.
Mamy na szczęście pełną przyczepę już. Wtedy jak mieliśmy kaca i było z nami źle, no to narąbaliśmy ile się tylko dało. No i próbujemy. Muzyczka taka rajdowa jest, więc można jechać. O, odnośnie muzyczki rajdowej, to lubię. Kurczę, mogliśmy od razu wziąć kopertę i tam podjechać do Tejmo, ale dobra, pojedziemy później albo w następnym odcinku, bo przydałby mi się ten gaźnik taki jeden lepszy. A póki co musimy się zadowolić tym. Satsuma chyba jest już taka w stanie dobrym, co najmniej. Więc pozostaje mi tylko jakikolwiek tam tuning jej. Fajna ta muzyczka jest. No, traktorowi się też podoba. Kurczę, mógłby nas jako budzić, bo wiem, że są takie właśnie te zadanka nocne. A może dzisiaj akurat nas obudzi, zobaczymy. Jak tylko wrócę do domu tutaj tym ciągnikiem, to od razu spać pójdę. A w drogę powrotną sobie wypnę. Będzie tak chyba prościej. No bo nie w tym się nic ciekawego tu nie ma. A jak ktoś bardzo lubi właśnie takie te drogi, no to będzie miał sezon drugi My Summer Cara za jakiś czas. Żeby tu nie zdradzać, nie spoilerować, to za jakiś czas będzie miał. Może być to tydzień, może być miesiąc, może być pół roku, może być rok. O, ma ciężko ciągnik. Jak dojedziemy na miejsce, to sobie chlapniemy piwko przy okazji. Będziemy mieli 8000 ponad. Kurde, co ja zrobię z taką gotówką? To jest tyle pieniążków przecież. W ogóle tak by the way, całe radyjko, cała ta muzyczka przeleciała. O! Fajne to radio, podoba mi się. Przydałby się jakiś jeszcze czwarty bieg w tym ciągniku, kurde, żeby tak szybciej jeszcze jeździł, ale nie jest źle, nie ma tragedii.
Także no. I teraz będę chciał tuningować Satsumę, czyli ulepszanie pod każdym względem jej osiągu. Trzeba pamiętać V-Maxa, którego ucisnęła, czyli 140 na godzinę. Jeszcze bym sobie nawet śmignął nią przed tuningiem na hamownię. I zobaczymy, jakie tam będą odczyty. I co jeszcze? No zamontuję na pewno gaźnik sobie, ten lepszy. Nie wiem, czy będę chciał się ścigać tam na lotnisku z tamtymi baranami. Ale możliwe, że wtedy zamontuję sobie nitro. Jeszcze mamy kilka rzeczy, ten lepszy wydech powietrza. No dużo, dużo rzeczy jest. O, jesteśmy na miejscu. O, już czeka na nas. Chcę zobaczyć tą matę. No, ale przyjmijmy, że ona już tu jest, gdzieś. O, tu jest, dobra. Cześć, masz dla mnie gotówkę? Mam nadzieję. Kolejny wódechla. Nie chcę pokazać, nie chcę. Jest. Naprawdę? Obniża się to? Obniżam. Dawaj moją gotówkę, kurwa. I wódę też. Pusto. Dobra, możemy jechać. No, to my teraz robimy cięcie i zaraz się widzimy w domu. Ja właśnie dojeżdżam do domku. Jak słyszymy tutaj, kurczę, fajna muzyczka leci znowu. Ale dwa utwory przyleciały pomiędzy tym. Zobaczymy, co będzie do roboty, jak pójdziemy spać. Może być to trochę głupie, że idę spać właśnie teraz w dzień, ale mam nadzieję, że pijaczyna zadzwoni. Odbierzemy gnoja. No i coś oczywiście zarobimy. No dobra, mamy 8250. Mógłbym postawić coś w karty, ale nie. Iwerko mieliśmy sobie chlapnąć tam na miejscu, ale nie chciałem już wstydu robić przy tamtym chłopie. Wujowi szybę zbijemy? Nie. I nie siedzi, szkoda. No, żeby nam się fajnie spało, to tutaj dwa piwka. Nam się kończą zapasy powoli. Ile to? 7 piw.
Będzie trzeba małą spalarnię odpadów odpalić. I idziemy spać. Hop. Kurde. Nie poszło tak jak chciałem. Nie szkodzi. Jest wieczór. A dokładniej... No. Kurczę, mnie strasznie dezorientują tutaj te liczby na tym zegarku. Jak są dziwne. Idziemy spać. Za chwilę jeszcze dalej. Musimy sobie obejrzeć tą telewizję. Chociaż trochę głodni jesteśmy. Można byłoby grilla jakiegoś sobie strzelić, ale nie. Jak już będę przy okazji, może przy sklepie Tajmo, to sobie może coś tam kupię. Te dokładki na pewno właśnie. Widziałem, że chce się ściągnąć. Więc no, to będzie ostatni materiał z tymi dokładkami. Jeszcze zobaczę tam później. I co by tu kupić? Myślę, że się baterie skończyły. O, helikopter. Największy szczyt miejscowej mody. Czas zobaczyć, jak tam się rybki mają. Podjadę sobie tym. Dobra, zauważyłem, że jak ją tak trochę ruszę, to lepiej się łowią te rybki. Jedziemy do domu spać. Zauważyłem teraz, że kurczę dźwięk wyłączyłem niechcący przyciskiem. Zrobię malutkie cięcie i zerknę sobie tylko, ile, jak dużo tego dźwięku wycięło mi. No, trzeba zobaczyć. No dobra, wycięło mi minutę, dwie, więc aż tak tragicznie nie jest. Zobaczymy, czy możemy oglądać sobie telewizję. O, jest, możemy. No to sobie troszeczkę zobaczymy, która jest jeszcze godzina. O, już łatwo. 4 godzinki tam przespać raptem, to co za problem. Nabijemy sobie do fatygę tak do połowy mniej więcej, no i zobaczymy. Fajne są te piksele, że jeden piksel składa się z trzech. O, musiałem wstać. Kurczę, fajnie jakby można było te zasłonki, kurczę, zasłaniać. Jeszcze ktoś będzie gapił na mnie, jak będę spał. Wiem, że okno w tym pokoju, w którym śpimy, możemy
zasłaniać. Fajnie się później rozkręca ta muzyka. Jak byłem w więzieniu, to tyle tego słuchałem, ale to nie dawało efektu w więzieniu. Szkoda. No, połowę już mamy, tylko pytanie, czy prześpimy, kurczę, 4 godzinki na tym. Jeszcze trochę. No, teraz skrzypce jakieś wchodzą, czy inne instrumenty. Jeszcze troszkę. Tak, musimy patrzeć na to. Nie wystarczy, że słuchamy muzyczki. Uwaga, uwaga. Chuj. Nie wyszło. Szkoda. Okej, moi drodzy. Sprawa wygląda tak. Wymyśliłem, co będziemy robić. Nawet podjąłem się próby realizacji tego. Jednakże coś mi nie pykło. Rozjebałem się i zginąłem. Poszło szybkie Alt F4, na szczęście nic się nie straciło, to nie jest tryb permanentnej śmierci, także no. Próbujemy dalej. Na początku zjemy sobie. Mamy oczywiście w naszych skromnych progach, ojejku, ile żarcia. Makaron. Napijemy się. Dobra. Idziemy jeszcze zobaczyć sobie korki. W najlepszym porządku. A tutaj mamy sprzęt mistrza, którym będziemy się poruszać do miasta. Znaczy nie do miasta, nie do końca do miasta. Jeszcze muszę wypieprzyć te płyny stąd na pewno. Inaczej, na samym początku idę po radio, bo będzie mi ono bardzo potrzebne tu. Mamy, kurczę, 8251. Fajnie. Nagrywam to oczywiście dzień albo dwa dni po próbie, kurczę, po próbie pierwszego nagrania całości, ponieważ dopadła mnie niesamowicie mocna demotywacja. I no, na szczęście wy tam macie na zapas. O! No, lej się. Lej się, powiedziałem. No, dolejemy sobie tutaj płynu chłodniczego. To jest pierwsza rzecz, którą mamy. Dzisiaj oddamy sobie jeszcze stacunkę do mechanika. Musimy w końcu tę szybę przednią wstawić. Cena, która jest do zapłacenia za to, po prostu mnie rozwaliła. Tutaj nie trzeba nic dolewać. I chyba do niczego nie trzeba nic dolewać. Olej w silniku też jest. Dziękuję. A właśnie. Patrzyłem na wasze tam... komentarze i ankiety i wyszło jednoznacznie, znaczy prawie jednoznacznie, że te dokładki ściągamy, to chyba było 70% osób, nie wiem ile dokładnie, ale bardziej wam się podoba stacunka bez tych dokładek. No szkoda, dobra. Wydałem na nie cały 1200, zresztą zobaczę. Zgadza się, 1200.
Szkoda mi ich, no ale dobra. Szkoda, że nie możemy odsprzedać ich. Dobra, mamy wszystko, jeszcze sobie trochę ją tutaj przesunę. I zaraz będziemy jechać. Spoiler oczywiście zostawię, niech sobie będzie, na pewno nie przeszkadza. Wiaderko niech idzie. To tutaj jebniemy przy innych częściach. I teraz jeszcze jedno, jakby Satsunka chciała nam się zapalić. No i dobra, jesteśmy chyba gotowi. Jeszcze jedno. Chociaż nie, no chyba wszystko jest. Piwo. Piwo tutaj w tej serii jest mega ważne. I w ogóle w tej grze. No to dobra, jedna rzecz jest. Teraz druga rzecz, czyli tuning. Do Satsunki zamówimy tak, nowy kolektor wydechowy, nową rurę wydechową i nowy tłumik. Ponadto zamówimy najnowszy i najdroższy tutaj gaźnik. No i dobra, teraz jedziemy do miasta. No i, do miasta, do mechanika. Ja sobie wyłączę to radyjko. O, gaśnie mi. Pojadę sobie prosto do mechanika i przy mechaniku z powrotem włączę nagrywanie. Już raz ta trasa w tym odcinku była pokazana i nie ma chyba konieczności pokazywania jej kolejny raz, więc za chwileczkę się widzimy. Cholera jasna. Tak to się nie miało potoczyć. Kurwa mać, moje drzwi. Mój samochód. List. No dobra. Perkele. Perkele. To jest do naprawy. Patrzcie, czekajcie. Tak to nie chciałem, żeby wyglądało, ale było takie piękne zniesienie na bok. No, Satsunko, przewróć się, proszę. Bądź grzeczna, bądź pokorna. Przewróć się. Przewrócisz się. Przewróć się. Drzwi mi odpadły, nad kole mi odpadło. Cholera jasna. Przewróć się. Ajajaj. To mamy teraz problem. Nie odwrócę jej. Przydałby się jakiś kuzyn albo ktoś. Inny tam robot, który jeździ. O, pociąg. Ale nie. Ale już on głośny. Gdzie jest moje nadkole? Chyba zgubiłem nadkole. Cholera. Nawet z chlapaczem jest, kurczę. Rewelacja. No, także tak się kończy moja jazda. Na szczęście to jest sytuacja, z której da się wyjść. I nie jest ona tam jakaś
Stała, tylko trzeba jakoś odwrócić. Nie mam w tym wprawy. A ona, Satsumka, też nie chce za bardzo współpracować. No, przewróć się. Przewróć się. No, no. Powoli. Dasz radę. Dlaczego tego kurwa słomu się nie da przewrócić? Weźcie, bo mnie to irytuje. Oj, zaraz poleci kolejny chyba Alt F4. Coś tak myślę. Dobra, sukces już jest. No nie, coś będzie pobijana. O! Widzicie, mówiłem, że się uda. Ojej, ten samochód to wrak. No dobra, drzwi na miejsce. No, jak nowa, nienaruszona. Mamy tutaj to, piwko. List. No. Widzicie, mimo przeciwności losu, ja nadal sobie radzę. Kurwa macie. To było niekontrolowane, ale dobra. Damy radę. Plus jest taki, że chociaż kręci. Dobra, od tego momentu już tam będę nagrywał tą jazdę do końca. Troszeczkę za bardzo zaszarżowałem. Ponieważ tutaj, kurczę, prędkości były naprawdę kosmiczne. Ja tutaj stówką leciałem. Ale dobra, damy radę. Dobra. No, i udało się. U mechanika sobie to przykręcę jakoś. Sensownie, dobrze, że pasy miałem, bo bym, kurczę, się zabił. No to co, piwko i jedziemy dalej. Ten już zamachowiec jechał. Kurczę, auto mi samo skręca. Jesteśmy na miejscu. Drzwi się trochę nie domykają, ale jest dobrze. Cholera, nie. O nie. Chyba gdzieś zgubiłem nadkole. Trudno. Dam radę bez niego. Pewnie gdzieś się tam w tle napatoczy. A jak nie, to się odkupi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jest tutaj taka możliwość. Jest tutaj taka możliwość. Gdzie to? Cześć, cześć. Spierdalaj.
Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostekasas, mutta auto se on, kun siinä on neljä reikasta ruinu, rattia. No, moottorista puuttuu puolet siis ja petäläpää on väärä. Mutta saadaan me siitä varmaan sellainen kauppakassi sulle. Voit ei muuta käydä hakemaan było? Muroja ja mehua sitten. O, tutaj jest coś, co musimy gdzieś... O, windshield replacement. Jejku, 2100. O, tutaj mamy. Możemy sobie zakupić takie nadkole za 845, ale nie. Nie będę go kupował, bo ja wiem, gdzie ono jest. Wiem, gdzie dochowałem i wiem, gdzie przyczepiałem. Jeszcze tutaj gdzieś powinno być, ale dobra. Później go sobie poszukam. Poza materiałem, żeby tutaj materiału na to nie tracić. Auto mi samo skręcało. Podejrzewam, że mi się trochę zbieżność chyba przestawiła. Oczywiście. No i co? Teraz bierzemy samochód mechanika, czyli tak zwaną samobójczą maszynę. Jeszcze bierzemy tutaj te trzy rzeczy. No i co? I trzeba jakoś do miasta dojechać tym. Ojejku. Pamiętam, kurczę, nasz... Czy to jest nitro? Czy on tutaj ma nitro? Nie widać. Trudno, nie obchodzi mnie to. Przynajmniej radyjkowa. To jest plus. Täällä Seppo kävyn tähkä. Luonto kutsuu radio-ohja. No, dobra, pokażę wam teraz, jak to jeździ. To jest przede wszystkim automat. Dobra, no to gotowi na jazdę? Zobaczcie teraz. Oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa... Ja się tym rozbiłem nie drugi raz. I to nie jeden. Drugi, trzeci podczas tej jazdy. Ale mam... Właśnie, autostradą mogę pojechać. Jeden widz mi się tam pisał. O, zobaczcie. Nie da się wstecznego wbić. Jeżeli przeżyję tę trasę, to będzie dobrze. No. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun UPO-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. No dobra, tu się jeszcze jakoś jedzie. Tu nawet nie jest najgorzej. Kurczę, szybkie to. To nie skręca. Ten samochód nie skręca przy większych prędkościach i wpada w zakręty. Ten samochód i on śmie nazywać moją sercową ruiną. Nie wiem,
co jest? Ten sam przychlast, co wtedy mi na drodze stał. On jest w zmowie z tym buziarzem. Jejku. Jak dobrze, że to nie mój samochód. Kto tam szedł po przy drodze? Aliwieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Joo, tämän samoin se ei sieltä. UFOjen sieppaamassa. Tai nähnyt UFOista pelottavia unia. Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Aliwieskan UFO-kontaktihenkilöiden. Dobra, ale jesteśmy przy sklepie, to jest jakiś plus. Että meihin soittamalla numeroon 24583 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry Koivistankoja 492500 Alivieska. Takie jazdy tu kurczę nie miałem dawno. Ledwo co się zmieściłem między tymi. Dobra, no to co, zakupy. Czy dostawa do tej mu przyszła? Tak. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze list. Wysłał się. Już czeka na nas. Tejmu, cześć. A, 2800. A za tą szybę. Jak tam wymieniłeś sobie ją na nową? Jeszcze nie? Tejmu, no nie, nie złośćcie na mnie, przepraszam, wiem, że ci szybę menelem wybiłem, no ale kurczę. Zakupy będę robił, wiesz? Niech ci będzie. Wezmę sobie dużo soczków. 3 mleka. No dobra, 5. Cały cukier, 2 paczki drożdży. Co tu jeszcze? Właśnie, zwyciężył kolor niebieski na malowanie. 2 puchy sprayu. Ile? Ojejku, za dużo. A żarcia mamy w opór. Jedynie sobie makaron kupię. To wszystko. Zapakujesz? Dziękuję. Kurwa, naciągasz za tą szybę. O, dobra. Nie będę tutaj na pewno spał, ani nic zrobił. Mamy nasze gifu. I no. No i dobra, w tym materiale jeszcze pojedziemy sobie szybciutko na zarobek, szybciutko sobie opróżnimy szambo. Nie może ta seria trwać w nieskończoność, dlatego zrobię to przedłużając jeszcze odcinek. To chyba nie jest nic złego. Dobra, gdzie jest to szambo? To nie jest tu, a więc jest tam po prawo.
Zaraz mi tu pogoni ten menel. Tutaj dzieci. Muszę uważać, żeby ich tu nie potrącić. O, to jest tu. Nie. Pierdolę.